łaska, myślnik, nowa natura. Galacjan 2:19-20. List do Galacjan 2:19-20. Albowiem ja przez prawo umarłem prawu, abym żył Bogu. Zobaczcie, przez prawo umarłem prawu. Człowiek, który jest pod łaską, umarł dla prawa. Umarł dla prawa. Nie żyjesz dla prawa. Jeszcze raz podkreślam, nie daj się nigdy wkręcić w to, że jesteś pod prawem. Umarłem prawo. 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Słowo ja, tutaj przetłumaczone jako ja, to greckie słowo ego. Żyje już więc nie ego, ale żyje we mnie Chrystus. Co to jest ego? To stara natura. Kiedy was będę uczył o duchu, duszy i ciele, o trójjedyności człowieka, to przypomnę wam to, co powiem teraz. Stara natura twoja, czyli twoje ego, to był obumarły duch twój. Ego nie było w duszy. Nie było w myślach, w emocjach czy w decyzjach. Ego, stary człowiek, to obumarły duch. Człowiek się rodzi z obumarłym duchem. Tam było ego. Ego to śmiercionośna formuła. To śmierć wewnątrz ciebie. Kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, do twojego ducha dostał się Święty Duch i ożywił twojego ducha, przez co ego umarło. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Duch Święty wszedł w twojego ducha i ego umarło. Nie schowało się. Jak ludzie często mówią, wiesz, moja stara natura do mnie wraca. Ja mówię, stara natura nie wraca nigdy do żadnego narodzonego z Bożego Ducha człowieka, ponieważ stara natura umarła. Żyje już nie ego, mówi list do Galacjan 2:20. A pismo, co mówiłem wczoraj, nie może być naruszone. Tam jest słowo nekros, nie żyje. Nekros. Rozumiecie? Od tego są sformułowania nekrolog. Nekros. Ego nekros. Nie żyje ego. Co, to, co ty, czego ty doświadczasz, tak zwanych powrotów starego człowieka, to jest nic innego jak flashbacki ego w twojej duszy, ponieważ twoja dusza całe życie służyła temu ego i co ona, cholera, zrobiła stara? Przesiąkła tym ego. Dusza twoja przysiągła ego. Kto z kim przestaje, takim się staje. Więc skoro twoja psychika, czyli umysł, emocje i decyzje służyły twojemu ego przez lata, to nabrały tonu ego, nabrały zapachu, przywar. Rozumiesz? Ale to nie jest ego. Nie masz ego. Nie jesteś egocentrykiem i nie jesteś egoistą. Jesteś nowym stworzeniem. To, że w twojej duszy te rzeczy się przejawiają jako flashback, jako odbicie, jako pewien negatyw, tak? No to to jest do zrobienia. Bo z duszy to można wytrząsnąć, proszę ciebie, jak ze starego worka. I to się nazywa właśnie uświęcenie, czyli zmiana w ogóle myślenia i tak dalej, tak? Do tego służą też terapie między innymi. Tak? Żeby wytrząsnąć te brudy z tej duszy. Ale to nie ego, ty nie masz ego. Ego to była osoba, stary ty, stary ty, a teraz jesteś nowy ty. Od kiedy przyjąłeś łaskę, wszystko w twoim życiu stało się nowe, nie stare, tylko nowe. List, drugi list do Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jesteś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem.
Jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Czy tu jest napisane, niektóre rzeczy stały się nowe? Nie. Tu jest napisane, wszystko stało się nowe. Posłuchaj. Zacznij wyznawać dzień w dzień, że wszystko w tobie jest nowe. Jak popełnisz jakiś grzech, wydrzesz się na przykład na żonę czy męża, tak? Czy jakąś inną rzecz zrobisz, to zanim powiesz przepraszam Boże, bo tak naprawdę jak wiesz, twoje przepraszam to Bogu jest na nic. On ma w nosie twoje przepraszam. No ale zanim przeprosisz tym przepraszam, które ma tobie usłużyć, to najpierw idź przed lustro i w tym całym kotle emocjonalnym, dopiero tuż po zgrzeszeniu, wiesz co powiedz? Jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko we mnie jest nowe. W twojej głowie będzie kocioł z balią. Właśnie użyłeś wulgarnego słowa. Właśnie zrobiłeś jakąś inną rzecz. A teraz idziesz przed lustro i mówisz, że wszystko jest nowe. Diabeł będzie do ciebie krzyczał przez tubę. Ty hipokryto! Na chwilę przerwij swoje wyznanie z listu do Galacjan 2:19-20. Odwróć się, bo zależy, w które ucho ci trukał. Rozumiesz? I powiedz do niego, zamknij się, mendo społeczna, kiedy mówię w imieniu Pańskim. Zacznij nabierać maniery łaski. Dobrze? Nabieraj maniery łaski. Nie chodź pod prawem. Bo to cię rozjedzie. Chcesz się uświęcać? Chcesz być lepszy? To najpierw zrób grunt łaski. Ty musisz mieć na czym stanąć. Rozumiesz? Ty nie możesz mieć pod sobą, proszę ciebie, jakiegoś w ogóle chwiejnego gruntu. Ty nie możesz jedną mikrosekundą zastanawiać się nad tym, czy ty jesteś nowy, czy stary. Przez łzy masz mówić, że jesteś nowym stworzeniem. Oto stare przeminęło. Nie masz mówić, przepraszam cię, Panie, zbiło się nade mną, Panie Boże mój. Nie masz też bełgotać w innych językach. Ludzie to bełgoczą w tych innych językach, człowieku. Rozumiesz? To lękowe modlitwy są. Jak nieraz opowiadam, kiedyś jechaliśmy z takim pastorem samochodem, człowieku, co samochód przekraczał 120, to on zwalniał, człowiek, on przestawał. Ja mówię, człowieku, na początku mi się zdawało, że on się, że to się tak zdarza, nie? Za chwilę znowu, a szelebarabara, ja mówię, modlitwa lękowa. I to w innych językach, ale jasna, mówię. Człowieku, co go strach przycisnął inne języki? Co go strach przycisnął inne języki? Ja mówię, co to w ogóle za historia? To nie tak działa. Twoje wyznanie codzienne. Galacjan 2:19-20. Non stop. Czy jesteś w dobrej kondycji, czy w złej kondycji? Czy tak się stało, czy się inaczej stało? Ogłaszasz Bożą prawdę. W ten sposób uruchamiasz, wręcz gruntujesz, murujesz, tak? Podstawę wewnętrznego człowieka. W nocy o północy mam cię obudzić i ty powiesz, nowym jestem stworzeniem, stare przeminęło. Oto wszystko jest nowe. Tak jak tabliczka mnożenia. Rozumiesz? Masz 40-50 lat, pamiętasz, wygraj 25, bo się wkułeś ze to w głowę w podstawówce. Tak ma być w ogóle z Galacjan 2:19-20. Łaska uczyniła ciebie nowym stworzeniem. Bez względu na to, co się dzieje w twojej duszy i ciele. To jest grunt, to jest podstawa, z tego dopiero wychodzimy. Tak, zaczyna się potem proces uświęcenia i zmiany. Tak, ale najpierw mamy grunt, nowe stworzenie. Nigdy w życiu nie zaprzeczyłem, że coś we mnie jest starego. Waliłem numery różnego rodzaju, padałem na pysk, rozumiesz, i wstawałem, mówiłem, nowym jestem stworzeniem. Nowym jestem stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko uczynione jest nowe. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Nie ma mojego ego. Nie ma mojego ja. Nie ma starego Artura. Stary Artur umarł.
Żyje nowy Artur. Ma nowe imię. Jezus. Rozumiesz? Zacznij to oglądać. Jeszcze raz mówię. Dopiero z tego punktu rozpoczyna się praca. Nie to, że się praca nie rozpoczyna. Uświęcenie się rozpoczyna, ale z tego miejsca. Ja dzisiaj ci pokazuję punkt, z którego zaczynamy. Nie, że nie zaczynamy. Zaczynamy, tak? Ale z miejsca absolutnej pewności, że jesteś nowym stworzeniem. To są fakty objawione i nie czekasz, aż Bóg przyjdzie i ci objawi, bo już jak wiesz od wczoraj, objawienie jest do wzięcia, a nie do tego, żeby On przyniósł. To są fakty objawione, o których mówimy. Galacjan 2:19, 22 do Koryntian 5:17. Czytamy dalej. Mateusz 9:17. Ewangelia Mateusza 9:17. Ewangelia Mateusza 9:17. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają. Wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. W czym sprawa? Nie ma czegoś takiego w łasce jak naprawa. Łaska nie naprawia. Łaska dopija to, co stare i wzbudza do nowego życia rzeczy nowe. Rozumiecie? Wtedy, kiedy oddałeś życie Jezusowi, umarłeś i narodziłeś się na nowo. Rozumiesz? Wtedy właśnie. I tak z każdą rzeczą. Niemożliwą by było rzeczą, aby Bóg naprawiał coś w tobie i tam sobie w tym klejonym naczyniu siedział. Zrozumcie, to jest Bóg. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Bóg, wiecie, coś powiem. Gdyby na przykład Bóg sobie dzisiaj zszedł na ziemię, prawda? I chciałby się jakoś ustawić, na przykład, to tak. Jego stać na to, żeby nie brać kredytu, tylko kupiłby sobie najlepszą działkę. Rozumiecie? Nie budowałby domu przez 4 lata, tak jak to robi wielu ludzi, bo oszczędza, tak? Tylko wynająłby grupę budowlaną, która by mu w 40 dni postawiła dom pod klucz, tak? Nie kupiłby sobie samochodów z komisu, tak? Tylko poszedłby sobie, proszę ciebie, do salonu Rolls-Royce'a, wsiadłby w sobie w ten samochód, rozumiesz? I by sobie nim pojechał. Bo to jest Bóg. To jest Bóg. Oto wszystko czynieno. Nie wlewa się młodego wina, czyli Ducha Świętego, w stare naczynie. Tam się nie wlewa. Ja trachując od tego kawałeczek sobie odejdziemy. Uświęcenie później też nie polega na naprawieniu starych rzeczy. My nie naprawiamy. My wprowadzamy nowe zjawisko. Nowe zjawisko. Rozumiecie? Nowe zjawisko. Zawsze. Nowe wino do nowego pokłaku. Dalej. Ewangelia Łukasza 5:39. Ewangelia Łukasza 5:39. I nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego, mówi bowiem, stare jest lepsze. Twoja dusza wcale się niekoniecznie zgadza z tym, że jesteś nowym stworzeniem. A więc nie dziw się, że twoja dusza wariuje. Do tej pory jakoś było. Teraz wziął się, narodził z Bożego Ducha. No i teraz on mnie tu nowe warunki stawia. Wiesz, o co chodzi? Dusza buntowniczka. Służyła starej naturze, było wszystko pięknie. Działała sobie jak Jezabel. Robiła w zasadzie, co chciała. Tak? Stara natura po prostu leżała wywalona. Rozumiesz? A dusza sobie, wiesz. Hulaj dusza. Hulaj dusza. A teraz nowy pojawił się w środku. I ten nowy wziął się za rządzenie. Tak jak przychodzi dyrektor. Nowy dyrektor do firmy. Rozumiecie?
I się mówi, o, przyszedł tamten. Tamten był, tamten stary był, to jakoś to wszystko szło. I cement szło ukraść, i tamto szło wziąć. A ten przyszedł, wziął człowieka, pozakładał, że mu kamery, fotokomórki, nic nie wyniesiesz, nic nie zrobisz. Stary był lepszy. No lepszy był. Każdy, kto się napije młodego, mówi, nie, no absolutnie, stare jest lepsze. Dusza nie uświęca się z automatu, ją trzeba za mordę wziąć, niestety, moi drodzy. Niektórzy w ogóle myślą, że łaska to w ogóle jest coś takiego, że ona spowoduje, że nam się zmieni dusza. Łaska nie spowoduje zmiany duszy, łaska daje zdolność do zmiany duszy. Ja was cały czas będę nakierował na prawidłowy proces myślenia, że ty przyjąłeś łaskę, ale to nie polega na tym, że ty wstajesz rano i jesteś fajny. Narodziłeś się z Bożego Ducha, byłeś cham, budzisz się, jesteś cham. Dlaczego? Bo chamstwo mieści się w duszy. Rozumiesz, o co chodzi? Chamstwo mieści się w duszy. Dopiero teraz zaczniesz używać łaski pod postacią nowej natury, aby przestać być chamem. A rozumiesz? Będziesz w tym momencie uwalniał Bożą moc od wewnątrz, tak? I chamstwo będzie od ciebie odchodziło. Wcześniej do głowy ci nie przyszło, żeby nie być chamem. A nawet jak ci czasem przyszło, rozumiesz, to i tak nie miałeś ku temu siły. A środowisko było tak straszne, że trzeba było chamsko niestety reagować. Dzisiaj masz Bożą zdolność. Możesz przestać być chamem. Możesz być cierpliwy, łagodny, dobry, uczynny, nie żyć mordy, naprawdę. Możesz się nie obrażać. Rozumiesz? Możesz. Możesz się nie bać. Być konkretny. Kiedyś taki rozlany, konkretny mogę być. To jest ta łaska. Więc jakby jest możliwość, tak? Ale co? Zaczyna być potrzeba pracy. Natomiast dusza mówi, nie, stare było lepsze. W ogóle słyszycie nieraz ludzi, na przykład szczególnie ludzi, którzy... mój dziadek, który była ciekawa postać, jak już wspominałem o nim cię troszkę, dziadek Antoni, on w ogóle lubił sanację. Mówi, za sanację było najlepiej. On w ogóle Piłsudskiego kochał. Mówi, o człowieku, by tylko... On wszędzie widział bolszewików i Żydów. Mówi, to wszystko jest przez Żydów i bolszewików. Blu na ekran, blu. Widział tam Gierka czy innego. Ja dziś to pamiętam. Siedział dziadek, ty Żydzie, mówi do niego bolszewików. A jego był bolszewik i Żyd. To była w ogóle taka struktura, którą on zasadniczo ubliżał każdemu, kto nie miał wiele wspólnego z sanacją. Tylko Piłsudski był dobry. Tak? No stare było dobre. Nie wiem. Trochę było, trochę nie było. Generalnie dziadek mój nigdy nie chciał się reaktywować. Nigdy. Stare u niego istniało jako ostateczne. Rozumiecie? Nigdy nie chciał przyjąć w ogóle, że coś jest w ogóle, że jest możliwe, że było coś nowego. My mieszkamy w małej miejscowości. Kiedyś i tam, na przykład ja pierwszych skinheadów, których poznałem, to była moja babcia i dziadek. To pierwszy skin człowieku. Oni mieli normalne faszystowskie naleciałości ci ludzie. Raz, że nienawidzili Żydów, tak? A dwa, nienawidzili wszystkiego, co było w ogóle inne z ich stereotypem, na przykład jeżeli chodzi o Polaka. Jak taki klub u nas w mieście był i zakupił dwóch piłkarzy czarnych. Przecież pierwsza rzecz, jak mój dziadek zobaczył tego czarnego człowieku piłkarza, ja pamiętam, od razu, że go Żyd bolszewik człowieku. No i oczywiście dodał wszystkie epitety, które znał. Dziadek znał duże epitety. Poruszył wszystko, proszę ciebie. Części ciała, jego matkę, ojca człowieku od drugiej strony. Rozumiesz? To czarny taki. Rozumiem, bo czarny. Już czarny to jest człowieku... To musi być Żyd bolszewik, plus ciebie wszystko inne, bo to jest inne niż coś, co chodziło normalnie po naszej ziemi. Po naszej ziemi nasielskiej nie chodzili murzyni nigdy, to trzeba teraz to złapać, zabić. Tak? No takie, człowieku... Teraz też, ja ci chcę coś pokazać. Dusze nasze jak mój dziadek. Coś się nowego pojawia, rozumiem? Ona... A! Mam być... Jak to? Jak to? No co? Normalnie to się obrażała, no. Normalnie, że, a teraz co? No co teraz? Mnie tu w kościele mówią, że co? Że to nie można się obrażać, no. A ja... Ja się muszę obrażać, ja lubię, ja muszę, ja tak reaguję, rozumiesz?
Bo ona tak ma, ta dusza. Ona tak ma, bo ona spróbowała tego nowego... Nie, tfu, stary lepszy. Foch lepszy, la foch. Francuski duch. Ona przyzwyczajona do la focha. I teraz rozumiesz, o co chodzi. Dla niej to jest łatwe się obrazić, bo nowe, czyli te nieobrażenie się, wybaczenie, odpuszczenie, tak? To jest rzecz nowa, no jak to? Na drugi policzek jeszcze nastawić? Absolutnie. Absolutnie. Rozumiecie? To jest to. Chcę, żebyście zrozumieli, że to trzeba brać za mordę. To trzeba w ogóle to zacząć patrzeć. To, że łaskę masz, to nie oznacza, że to coś znika. Ja wam to pokazuję, żebyście zrozumieli, gdzie jest specyfika tego całego zjawiska. Bo są różne ruchy chrześcijańskie w Polsce, mówią, wiesz, masz łaskę, wszystko będzie dobrze. Ja mówię, co będzie dobrze? Nie zaczniesz używać tej łaski, to dusza twoja, popróbowawszy nowego, powie, tfu, nie lubię nowego, wolę stare. Dlaczego? Bo takie są prawa duchowe. Tak to rzecz działa, rozumiesz? To tak działa. I nie można powiedzieć przy ciebie, że teraz ja przyjąłem Jezusa i to coś się zmieni. Się nie zmieni, jak nie zaczniesz tego brać za mordę i za pomocą tej Bożej zdolności w tobie przemieniać tego, czyli jakby przymuszać ją. Bierzesz ją za łeb, mówię, pij nowe. Rozumiem? Pij! I za łeb trzymasz nad chobokiem nowego wina. Pij! Pij, bo cię zanurzę. Rozumiem? Pij, bo do Celońskiego zadzwonię. Pij. No tak, nie. Ja się śmieję, ale ja to rozumiem, ja wiem, jak działa mechanizm. Pamiętacie, jak mówiłem wczoraj o prawdzie? To jest prawda. Nikt, żadna dusza, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Nikt nie ma ani jednej duszy na świecie, co od razu by chciała. Nie. Trzeba przymusić, tak? Nie bój się przymuszać. W łasce się właśnie tak robi. Kiedyś to by ci do głowy nie przyszło poza łaską. Rozumiesz? A teraz to jest normalne. Bo ty już wiesz, że nikt nie dziwisz się, który nie wstajesz zdziwiony, o jak to się dzieje, Panie Boże, ojejku, jak to się dzieje, jestem narodzony z Bożego Ducha, mówię innymi językami w ogóle, a zachowuję się jak debil, Panie Boże, boję się, lękam się w ogóle, inni w kościele może się nie boją, może kłamią, nie wiadomo, ale mówię, że nie boję, ja się boję, jakiś jestem załamany, jakoś się wycofuję, depresyjka przychodzi, im się napił, im zapalił i bym jakoś tam poleciał gdzieś na boki, a w ogóle oni mówią, że tacy nie są Boże, kłamią. Rozumiem? I teraz o co chodzi? Takie życie chrześcijanina. A to przecież trzeba zrozumieć, że to się nic nie dzieje. To nie panikujesz, po prostu dusza nie chce pić nowego. To co ja z nią robię? Załepię do chłopoka. Ja nie będę chodził w kółko, w te, wiesz, ja nie będę chodził, nie będę, dlaczego ja tak mam, dlaczego ja tak mam. Nie będę, po prostu taka zasada duchowa. Nikt, w ogóle staje przed lustrem i wyznaje, nikt napiwszy się młodego, od razu tego nie chce. Bo woli stare. I koniec, się z tym w ogóle pogodziłem. Teraz co robię? Panie Boże, tak? Nauczmy razem moją duszę pić z nowych bukłaków. Młode wino. Tak? I on mówi, jestem Artur z tobą w tym temacie. Już działamy. A on jest pierwszy. Jak stoisz na Bożej prawdzie, to on jest pierwszy, że on tam jest od razu. Jak ty się tam gdzieś kręcisz, to jego tam nie ma. Ale jak staniesz na prawdzie, mówi, jestem. Już działamy, Arturek, już. To jest to właśnie. 1 Koryntian 5:7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Co to jest opisane? Odpowiedzialność. Po czyjej stronie leży odpowiedzialność? Po naszej. Usuńcie jest napisane, nie Pan usunie. A więc w łasce
jest odpowiedzialność. Dostałeś łaskę, zagospodaruj prawidłowo. Usuń stary kwas. Panie, zrób to za mnie. Panie, usuń ze mnie nowy kwas. Tak się modlą chrześcijanie. Panie, usuń ze mnie wszystko, co stare. Panie, modlę się do Ciebie w imieniu Jezusa. Usuń, Panie. To jest modlitwa, nie, w ogóle ona nie biblijna jest, bo to jest napisane usuńcie stary kwas. Kto ma to zrobić? Wy, którzyście łaskę przyjęli. Ani ja, którym ową łaskę wam dał. Jest różnica? Bardzo duża różnica. Usuńcie stary kwas. A więc łaska nie niweluje odpowiedzialności. Nie ma, że Bóg przyjdzie i zrobi. Bóg nie przyjdzie i nie zrobi, bo on zrobił. Tak? Zrobił. Przyszedł, zasadził winnicę, ogrodził, postawił wieżę, wykopał studnię, obsadził w ogóle flanki, tak? I powiedział, wziął ludzi, powiedział, proszę bardzo, działajcie. To jest łaska. Łaska. Zrozumcie, jak to działa. To jest łaska. Nie ma prawa się nie udać każdemu, kto się za to weźmie. Bo na łasce jest moc. Łaska ma w sobie moc. Rozumiesz? Łaska ma moc. To nie ma, że o własnych siłach. W ogóle ty rozumiesz, że to nie ma o własnych siłach? Ty rozumiesz, że zrozumienie tematu nowej natury od razu niweluje temat, że to o własnych siłach coś robisz? Jeden chłopak ostatnio u nas w kościele przyszedł i mówi, pastorze, mówi, mam taki dylemat, bo tak sobie popijam i tak bym rzucił te picie, ale nie wiem, czy ja o własnych siłach go nie rzucę. Ja mówię tak do niego. Masz Ducha Świętego w środku? Mam. Dobrze. Mówię, jak myślisz, ten Duch Święty chce, żebyś ty codziennie, mówię, zasypiał, mówię, z browarkiem czy dwoma? No nie chcę. Ja mówię, czyli wolą Jego jest, żebyś nie zasypiał z browarkiem czy z dwoma? No tak. Ja mówię, czyli jeśli jest to Jego wolą, to On też uwolnił ku temu moc, prawda? Bo On daje chcenie i wykonanie, prawda? Tak. Ja mówię, więc czyją mocą nie będziesz od jutra pił? On mówi, Bożą. I się nie napił. I przyszedł do mnie za tydzień i mówi, nie chcę mi się pić. Ja mówię, no, ale numer. Ale numer. A to nic innego, jak zwykła łaska, która działa u każdego tak samo. Rozumiecie? U każdego. U każdego. Tylko ten tego nie ma, co ten mój kolega, kto tej łaski nie bierze na poważnie. Efezjan 2:15. List do Efezjan 2:15. On zniósł prawo przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Masz jedną naturę z Bogiem. Jesteś jedno z Bogiem. Kolejne twoje klasyczne wyznanie ma być. Jestem jedno z Tobą. Jedno. Ja i Ty jedno jesteśmy, Boże mój. Co tu jest napisane? Czytamy jeszcze raz. On zniósł prawo przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój. W ogóle wiecie, że Jezus, jak Jezus mówi, przyniosłem wam pokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, to on nie mówi o spokoju, tylko o pokoju z Bogiem. Pokój z Bogiem, że skończyła się wojna między Bogiem a człowiekiem w Chrystusie Jezusie. Wiecie, że w Chrystusie Jezusie nie ma wojny między Bogiem a człowiekiem. Tam jest pokój. To nie jest spokój, tylko pokój. Czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Stworzyć, czyli wcześniej tego nie było. Jednego nowego człowieka. Jesteś jedno z Bogiem. Nie módl się tam, tylko tam. Tam się modlisz. Nie tam, tylko tam. Rozumiesz?
Modlitwa Ojcze Nasz nie jest modlitwą Nowego Przymierza. Przestań się modlić taką modlitwą. Zapomnij o tym. Bo tam jest napisane tak. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. To jest nieprawda. Ojcze Nasz, który jesteś we mnie. Możesz sobie zmienić, jak chcesz. Święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Nie przyjdź Królestwo Twoje, tylko przyjdź Królestwo Twoje. Nie bądź wola Twoja, tylko jest wola Twoja. Jak w niebie, tak umie w brzuchu. Rozumiesz, o czym ja mówię? To trzeba zrozumieć, o co kaman w tym wszystkim. To nie jest wzięcie się za rączki i odmówienie modlitwy Ojcze Nasz. A po co? To takie samo, jakbyś powiedział tralalala. Złapmy się za ręce, zaśpiewajmy tralalala. Będzie git. Jedna natura. List do Efezjan 4, 22, 24. List do Efezjan 4, 22, 24. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gnębią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. To jest mowa o uświęceniu duszy i tu jest mowa o terapii. To jest to. Uświęcenie duszy. Zwleczcie z czego? Jest napisane tak. Zwleczcie, odnówcie duchem umysłu, przyobleczcie. Co to jest? Praca. Krótko powiedziawszy. Wyrzucamy z naszych dusz rzeczy niezgodne z prawdą. Tak? Ustanawiamy w duchu Boże prawidło, tak? I ogłaszamy, że jesteśmy tacy, jak ustanowiliśmy. Tak wygląda codzienna praca nad duszą człowieka. Wracam do chamstwa. Ktoś był chamski. Co robię? W imieniu Jezusa ogłaszam, że dzięki łasce Boga, posiadając nową naturę, tak? Nie jestem chamem. Zwlekam z siebie chamstwo. Ustanawiam łagodność, dobroć, galilejski ton, wszystko to, co było w Chrystusie Jezusie, tak? I ogłaszam od dziś, że taki właśnie jestem. Że taki właśnie jestem. Taki właśnie jestem. I jestem taki, jak Jezus Chrystus. Namierzam coś w sobie? Namierzam jakieś badziewie w mojej duszy? Nie mówię, że nie mam badziewia. Namierzam badziewie, o badziewie, nazywam owo badziewie badziewiem, tak? Nie mówię, proszę Ciebie, że na przykład niezłożenie deklaracji, proszę Ciebie, na przykład jakiejś VAT-owskiej, rozumiesz, jest czymś w porządku. Mówimy, nie, zamierzałem właśnie rąbnąć VAT, tak? Jestem złodziejem, rozumiesz? Ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa, że w moim duchu jestem prawym człowiekiem, gdyż łaska jest mi dana i złodziejem nie będę. I teraz ogłaszam, że złodziejem nie jestem. Rozumiesz? Maszyna wymiany. Nazywamy problem? Tak. Ustanawiamy wymianę? Zaczynamy się określać wedle efektu wymiany. Tak działamy. Zwlekamy, odnawiamy. Tak przyoblekamy. To trzeba chcieć to robić, tak? Po to jest łaska. Po to jest łaska. Czyli z nowej natury wyciągamy wszystko do duszy. Z nowej natury, z nowej natury, z nowej natury. Nie mówimy, Panie, tak mam mało miłości. Nie, mówimy, mam całą miłość Boga we mnie. Kocham jak sam Bóg, moją żonę, moje dzieci, mojego męża, ludzi, z którymi jestem w kościele. Kocham pełnią miłości, tak? Uznaję fakt, że mam zaburzenie na poziomie uwalniania owej miłości. Ogłaszam w imieniu Jezusa teraz Bożą miłość do każdej mojej, do każdego mojego słowa, emocji, tak? I decyzji. Ustanawiam, że kocham. Kochliwy jestem. Podchodzisz, kocham Cię.
Bardzo Cię kocham. Ciebie to tak kocham, że oj. Czy mogę coś dla Ciebie zrobić? Dam Ci 100 złotych. Rozumiesz? Tak to działa wszystko. Tylko trzeba chcieć za to się brać. To jest łaska. I zobaczcie, do kogo należy to działanie? Do nas. To znowu nie robi Bóg dla Ciebie. Ta łaska, bo ja Wam pokazuję, to jest ta łaska, którą my obracamy. To jest ten majątek, którym my obracamy. Bóg to jest taka, wiecie, ja chcę Wam jakby zrzucić, musicie wyrzucić pewien obraz Boga, który robi coś. Takiego Boga, który coś tam robi. Panie, zrób mi to, Panie, zrób mi tamto, Panie, zrób to, Panie, rzuć za mnie palenie, Panie, bo ja kiedyś czasami ludzie mówię, ludzie głoszą na ulicy, Pan mi zabra papierosy, ja mówię, nie głoś, mówię, mnie ten kłopot tu na ulicy, mówię, Pan ci zabra, po co, no Pan ci zabra, ktoś jara sobie szlugi i na tym idzie ulicą i słyszy, Pan mi zabrał papierosy, no. No to za ekipa? Jakiś Pan, co pali? Zabrał papierosy. Skąd takie w ogóle teksty? Pan nie zabiera papierosów. Pan dał łaskę w Chrystusie Jezusie do tego, żebyś nie jarał jak dzik. Masz łaskę do tego. Łaskę. Łaskę. To są takie, rozumiecie, to są te rzeczy. I teraz ktoś za to powiedział, ja, ty. Rozumiesz? To jest tak, jak w ogóle by ojciec, w ogóle milioner przyszedł, zostawił ci w ogóle konto, kartę i mówił, żyj, no żyj, no żyj, żyj. Ale nie zrobił za ciebie różnych rzeczy. Nie przyszedł, zbudował ci dom, tak? Nie przyszedł w ogóle ci ubranie kupił, to nie tak działa. Przyszedł, zostawił ci kasę. Łaska to jest zostawiona kasa. Zostawiona kasa i wytyczne, jak najlepiej ją spożytkować. Czyli kasa i biznes plan. I teraz ten ojciec zostawia ci kasę, zostawia ci biznes plan i mówi, dzieciaku, dawaj, rób biznes. A dzieciak siedzi i mówi, to zrób ten biznes za mnie. No i szok, takie mamy chrześcijaństwo. I teologie do tego powstają całe. I powstała teologia hiperłaski na przykład. Pod tytułem, że ty leżysz, proszę ciebie, a Bóg cię nosi. Rozumiesz? Albo doświadczeń jakichś przedziwnych, niesamowitego ojca, że takie mam, takie odczucia, takie, że tak mnie kocha, ja teraz tak kochał będę, Panie, ja tak chcę kochać, ja tak chcę uwalniać, wiesz, że to chodzi, ja mówię, człowieku, co tobie jest? No mówię, to może ci magnezu brakuje, no ja nie wiem. Czy co ty potrzebujesz, kurczę, takich rzeczy? Dwie tabliczki czekolady zjedz, będziesz się lepiej czuł. Będziesz czuł kochany w ogóle tak być. Się magnes podniesie to. Nie, to w ogóle dane jest, rozumiecie? Możliwości. Akceptacja i możliwości. Akceptacja i możliwości. Ludzie, co tu więcej jest? Tu nic więcej nie ma. Akceptacja i możliwości. Wszelkie możliwości. Chcesz się do mnie zbliżyć? Nie ma problemu. Tak? Chcesz być milionerem? Nie ma problemu. Chcesz przyprowadzać do mnie w ogóle masy ludzi, nie ma problemu. Chcesz uzdrawiać, nie ma problemu, tak? Chcesz być szczęśliwym w małżeństwie, no nie ma problemu. Tak? Chcesz nie być kretynem, nie ma problemu. No w ogóle wiesz, do czego chcesz tą łaskę zastosuj? No co ci tam potrzeba? Do czego ty chcesz tej łaski? Chcesz czuć bardziej moją obecność? No też nie ma problemu. W ogóle rozumiem, masz łaskę. Tak? Wykorzystaj to. Wykorzystaj. To jest ten Bóg, to jest potężna miłość. Ja nie wiem, co jest większe, no nic nie ma większego. Na te myślenie pod tytułem przyjdź i zrób, teraz jeszcze, tak? Umarłeś za mnie, zmartwychwstałeś, dałeś łaskę, wszystko rozumiem, mam nową naturę, wszystko, teraz będę się leżał, a ty rób teraz przy mnie. Tak, zmienia mnie pieluchy, czy w ogóle, wiesz, tak, lataj przy mnie. Ja wtedy nie będę czuł się odrzucony, tak będę ho, talkiem posypię, żeby podsłujesz. Chrześcijaństwo. I do tego nazywnictwo jest różne. Przecież jedni straszą zakonem, inni, proszę ciebie, pokazują jakieś takie w ogóle, człowieku, wiesz, chrześcijaństwo a la warownia dzieciństwa. Nie, w ogóle, człowieku. A to jest normalne życie, wiesz. Masz synu w ogóle pełne konto, masz biznesplan, wiesz, o co chodzi.
i żyj. Żyj. I to w Księdze Ezechiela jest pokazane super w ogóle, jak Bóg mówi w ogóle, idę, patrzę, o Izraelu opowiada, nie? Zobaczyłem cię, że leżałaś w swojej krwi, podniosłem cię i powiedziałem, żyj. Jak mnie to w ogóle nie to ujmuje, wiesz. Ja sobie siebie przypominam w ogóle, wiesz, że mnie znajduje gdzieś w ogóle, wiecie, jakimś tam więzieniu zapyziałym, tak? I w ogóle wiesz, i mówi, żyj, Artur, w ogóle, wiesz, no żyj. Kurczę.